Gospodarstwo przejąłem od rodziców, liczyło wtedy 10 hektarów, to był 93 rok. Udało się powiększyć to gospodarstwo do dziś, dziś liczy prawie 100. Gospodarstwo od pokoleń, znajduje się w rodzinie. Kiedyś moi rodzice, dzisiaj ja. Jest z nami syn, który ma bardzo dużą pasję pracy w tym gospodarstwie. Chce to gospodarstwo nadal rozwijać, nadal je powiększać. Bardzo mnie to cieszy, bo dzisiaj na wsi trudno jest o młodych ludzi, którzy chcą w gospodarstwie pracować. Królują w gospodarstwie trzy uprawy. Oczywiście na pierwszym miejscu wymienię buraki cukrowe, które również moja rodzina uprawiała tutaj od lat. Drugą i trzecią uprawą jest kukurydza i pszenica. Kukurydzę produkujemy w tym gospodarstwie od lat 15. Produkujemy ją, że tak powiem, od początku do końca, bo również ją tutaj suszymy. Mamy suszarnię do zbóż do kukurydzy. Kukurydzę suszymy, magazynujemy w swoich magazynach. Staramy się prowadzić gospodarstwo zgodnie z naturą, że tak powiem, bardzo zrównoważenie. To zrównoważone rolnictwo przynosi nam nie tylko korzyści środowiskowe, ale również korzyści ekonomiczne, bo to jest również jeden z podstawowych aspektów utrzymania tego gospodarstwa. Ono musi przynosić dochody, w inny sposób się nie da. Jednym z elementów ważnych dla bioróżnorodności, które mamy tutaj na naszej farmie BFF, to są hotele dla pszczół. Na farmie mamy trzy takie hotele i one są tak naprawdę ważne dla dzikich owadów zapylających. Dobre rolnictwo zaczyna się od przygotowania w odpowiedni sposób gleby. Gleby w tym gospodarstwie są bardzo różnorodne, jest tu duża mozaikowatość, więc trzeba dbać o tą glebę, żeby w odpowiedni sposób ją przygotować i po wsianiu później odpowiednich odmian, żeby z tego, że kupujemy dobre nasiona, dobry towar do siewu, w odpowiedni sposób korzystać. I tutaj może oprę się na burakach cukrowych, że wybieramy zawsze odmiany do siewu, które są plonotwórcze oczywiście, które najlepiej plonują. Wybieramy odmiany, które są tolerancyjne na różnego rodzaju patogeny chorobowe. Korzystamy ze stacji pogodowej, analizujemy przebieg pogody. Potrzebne nam jest to do wykonywania chociażby takich rzeczy jak zabiegi ochrony roślin. Stacja pozwala nam wyjechać w pole z zabiegiem w odpowiednim czasie. Mamy na stacji zamontowane modele chorobowe, tak zwane, które pozwalają nam na zastosowanie zabiegu ochrony roślin w odpowiednim czasie, tak? Czyli sygnalizuje nam stacja pogodowa z modelami chorobowymi. Jest problem w pszenicy, w buraku, w kukurydzy, zapinaj opryskiwacz i jedź, wykonuj zabiegi. To jest bardzo ważne, żeby zabieg wykonywać w odpowiednim czasie, żeby zabieg wykonany w odpowiednim czasie jest bardzo skuteczny, nie potrzeba go powtarzać, nie potrzeba zużywać więcej środków chemicznych, czyli zużycie środków chemicznych w odpowiednich ilościach, w odpowiednim czasie i daje nam super skuteczność. Na bycie rolnikiem zdecydowałem się nie z obowiązku, a z pasji. Zajmował się tym mój pradziadek, mój dziadek, mój tato to kontynuuje i ja chciałbym powielać ich drogę. Chciałbym powiększać cały czas tutaj to nasze gospodarstwo, wchodzić w innowacje. Chcemy wprowadzać system równoległej jazdy. Prowadzi to do między innymi tego, że będzie oszczędność w paliwie. Chcemy oczywiście cały czas powiększać nasze gospodarstwo, żeby ono było konkurencyjne, żeby produkować coraz więcej towaru, ale produkować w sposób zrównoważony. Musimy dbać razem z synem o glebę, o kulturę uprawy tej gleby. Musimy wprowadzać do niej odpowiedniej ilości próchnicy, bo próchnica w glebie stanowi o jej wartości. I to jest bardzo ważne dla nas i dla następnych pokoleń, które po nas będą gospodarzyć na tej ziemi.